Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ciężkie jest projektowanie gry edukacyjnej dla dzieci? Good job. Ostatnio się o tym dowiedziałem, gdy sobie tutaj spokojnie siedziałem, relaksowałem się i scrollowałem walla na Facebooku. Wtem pojawił się post, który poinformował mnie, że moi znajomi szukają osób, które im pomogą przetestować grę, nad którą pracują. Stawka jest wysoka, stworzenie takiej gry to często wiele miesięcy, a nawet wiele lat ciężkiej pracy. Komu może się spodobać materiał na temat gry edukacyjnej dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, w której główną osią rozgrywki jest wypowiadanie nas przedmiotów, które spadają z nieba do morza, a na nas. Ale uznałem, że skoro gra jest na samym początku produkcji, oczami wyobraźni możemy naprawdę bardzo wiele pozmieniać, a skoro chłopaki proszą o pomoc i wyrażenie jakiejś opinii, no to jest idealna sytuacja dla nas, żebyśmy sobie podyskutowali na temat problemów, z jakimi będą po prostu musieli się zmierzyć. Aby jednak nasze rozważania miały jakikolwiek sens, to spróbujmy poprzeć się jakimiś naukowymi badaniami, naukowymi artykułami, które zostały wypuszczone przez Nielsen Norman Group na temat, w jaki sposób projektować aplikacje dla dzieci i dla osób młodszych. I tworząc aplikacje dla dzieci, no uogólniając, bardzo często trzeba korzystać z animacji, z kolorów, trzeba wiedzieć, że dzieci lubią eksperymentować, rzadko korzystają z zabawek w ten sposób, w jaki zostały one zaprojektowane, przygotowane przez twórcę, przez projektanta. I trzeba też pamiętać o tym, że dzieci nie potrafią czytać, pisać, nie do końca w ogóle łapią niektóre koncepty, które zostały przygotowane w różnych grach. Przede wszystkim korzystają z gry jako źródło prostej, nieskomplikowanej rozrywki. Musimy wziąć to wszystko pod uwagę, gdy będziemy właśnie projektować grę dla takich dzieci. Starsze dzieci radzą sobie z tym nieco lepiej, no ale wiadomo, nie są to dorośli. Ale to nie koniec problemów, ponieważ tworząc grę dla dzieci, należałoby ją także na dzieciach testować. A robiąc grę w warunkach partyzanckich, może być bardzo ciężko o pozyskanie odpowiedniej liczby osób do testowania. W końcu w pewnym momencie się znajomi kończą, znajomi, którzy mają dzieci, się kończą. I coś, co nas wciąga, nie oznacza, że będzie wciągało dzieci. I wystarczy zobaczyć, co dzieci oglądają. Na przykład ten film, który ma 150 milionów wyświetleń na YouTubie, nie jest wysokiej jakości rozrywką dla dorosłych. Jak na razie Tech Wordo jest grą przeznaczoną dla dzieci w wieku od lat 5 do 10. Jest zaprojektowana w niebieskich tonacjach, w niebieskich barwach. Obiekty, które spadają z nieba, są relatywnie małe. Brak z nieba. Chwila, ale przecież dzieci różnią się w zależności od wieku. Przecież dzieci w wieku około 5 lat lubią kolory, animacje, komiksowy feeling, a w momencie, gdy dorastają, próbują się odciąć od dziecinnych grafik i już w wieku około 10 lat preferują fotorealistyczne podejście do ilustracji. Trzeba wiedzieć też, że od dopiero 15 roku życia będą w stanie w pełni zrozumieć ilustrację składającą się w zasadzie tylko z abstrakcyjnych kształtów. Może przeanalizujmy to na spokojnie, co by było, gdyby ta gra nie była dla dzieci w wieku 5-10 lat, tylko byłaby dedykowaną grą edukacyjną dla dzieci w wieku lat 5. Więc może zamiast tych spadających przedmiotów, obiektów z nieba oraz punktacji na koniec każdego levelu, może zaprojektujemy coś, co będzie bardziej adekwatne dla takich młodych dzieci. Czyli dodajmy dużo takich słodkich kolorów, dodajmy grafiki, dodajmy animacje, dodajmy dźwięki, dodajmy wszystko to, czego oczekują małe dzieci.
Może należałoby też pozbyć się punktacji, gdyż dzieci w tym wieku jeszcze nie potrafią liczyć i nie do końca może są zaznajomieni z tym, że trzeba rywalizować z innymi ludźmi, z innymi dziećmi. Dzieci tego jeszcze wszystkiego nie potrafią. Więc może zamiast tego dajmy im coś, co sprawi im przyjemność, czyli w jakiś sposób nagródźmy je za każdym razem, jeżeli one będą wchodziły w jakąś interakcję z naszą aplikacją. Jak już nam się wydaje, że zrobiliśmy wszystko perfekcyjnie, że już te dzieci sięgają, już się cieszą na sam widok naszej aplikacji, to pojawia się kolejny problem, kolejny przeciwnik, który jest naprawdę ciężki do obalenia na matę. Czyli komunikacja z aplikacją przy pomocy komend głosowych. Dlaczego to jest tak ciężkie? Ponieważ dzieci w większości aplikacji lub gier, z jakimi miały styczność, to korzystały ze swoich paluszków. Do takiego stopnia, że widziałem filmiki, gdzie dzieci próbują swajpować gazetę. Więc, tak jak było w odcinku o Jacob's Law, ludzie są przyzwyczajeni do jakichś schematów, więc może ukradnijmy jakiś inny schemat. Może to jest jedyna możliwa opcja, żeby spróbować wprowadzić te komendy głosowe i żeby one były chociaż w jakiś małym stopniu intuicyjne dla dzieci, czy to dla rodziców. I jest to element, który według mnie jest najtrudniejszy i najwięcej czasu bym spędził, żeby go przetestować. Dlaczego? Ponieważ dzieci z założenia nie ogarniają rzeczywistości i może się okazać, że widząc awokado, dziecko będzie krzyczało gruszka. Albo nawet jeżeli się zorientuje, że to jest awokado, to może mówić niewyraźnie i co wtedy zrobi sztuczna inteligencja? No nic nie zrobi. Dlatego to jest element, nad którym trzeba się najbardziej skupić. Twórcy zdają sobie z tego sprawę, że dzieci mogą nie wiedzieć, jak dany przedmiot się nazywa, dlatego gdzieś tam w zakamarkach aplikacji ukryli opcję wszystkich obiektów, które są w danej grze, tak żeby można było sobie sprawdzić, jak się nazywa. Ale powiedzmy sobie szczerze, czy dziecko załapie, że ma gdzieś tam wejść? Czy dziecko będzie na tyle wytrwałe, żeby w ogóle tam klikać? Czy wcześniej się nie znudzi i nie będzie chciało oglądać swoich ulubionych bajeczek? No wydaje mi się, że się znudzi. Dlatego możliwe, że takim dobrym rozwiązaniem będzie wrzucenie tej pomocy, w jaki sposób wypowiadać dane słowa, już na sam front aplikacji, żeby to była jeden z głównych feature'ów, który jest dostępny od razu pod ręką, żeby to było jak najbardziej user-friendly. No, te propozycje to tylko propozycje. Nie można z góry powiedzieć, że one od razu zadziałają i sprawią, że ta aplikacja będzie 2 razy lepsza albo i 3 razy lepsza. To wszystko trzeba testować. Testować, testować, testować. Ciężko się testuje aplikacje, gry, które są projektowane dla dzieci. Na ten temat można byłoby zrobić zupełnie inny odcinek. A żeby się po prostu tego odcinka doczekać, to należy kanał subskrybować. A jak już ktoś zasubskrybuje, no to oczywiście pozdrawiam. Paweł Max Słabiak.